Siostra, a dlaczego ty ciągle przede mną uciekasz? Dlaczego ty ciągle mi się chowasz? Biegasz z jednego pomieszczenia na drugie. Masz ochotę pobawić się ze swoją siostrą? Tak, tak, bawmy się. No to może w twoją ulubioną zabawę? W chowanego? Tak, tak, bawmy się. Ty mnie szukasz. Uciekam szybko, szybko uciekam. Nie, czekaj, czekaj. Tym razem ja chciałam się tobie schować. No i nie zdążyłam. Uciekła. Ona jest taka mała, że się mogła schować dosłownie wszędzie. Cześć. A co ty taka zabiegana? Słuchaj, mam do ciebie sprawę. Dobra, wysłucham cię, tylko pomóż mi znaleźć moją siostrę. Znowu ci się schowała? Ostatnio też próbowałyśmy ją znaleźć i zajęło nam to mnóstwo czasu. Gdzie ostatni raz ją widziałaś? Była tutaj razem ze mną, w salonie. No nie wiem, czy zdążyła uciec gdzieś dalej. To może po cichu zobaczmy, się schowała może pod fotelem? O, nie ma jej, a może za? Też jej nie ma, u góry nie siedzi. Może przy tej pufie? Mam cię! A nie, jednak cię nie mam. Znalezienie jej wcale nie będzie takie łatwe. Ona jest naprawdę sprytna. Potrafi się schować, siedzieć bez ruchu. O, siostrzyczko, siostrzyczko, gdzie ty jesteś? Nie ma co tutaj dłużej już czekać. Sprawdziłam cały salon. Nigdzie jej nie ma. Chodź, może poszła do kuchni. Może zgłodniała. Może masz rację. Może jest pod stolikiem? Nie ma. Na stoliku? Też nie ma. Na krześle. Pod krzesłem? O, też jej nie ma. Myślisz, że mogła wejść do lodówki? Może tam się schowała? No co ty? Nigdy w życiu by chyba na taki szalony pomysł nie wpadła. Chociaż ona jest bardzo szalona. Może tak. Może jednak jest w tej lodówce. Szybko ją wyciągnijmy, bo mi tam zamarznie. Spokojnie, spokojnie. Na pewno nic złego jej nie będzie. A jeżeli jest w lodówce, to na pewno wszystko ze środka wyjadła. Uwaga, uwaga. Czas sprawdzić zawartość lodówki i... O nie. Nie ma naszej siostrzyczki malutkiej. Półki są puste. Faktycznie wszystko wyjadła. O, na całe szczęście jej tam nie ma. Już się bałam, że mi zamarznie moja mała, słodka siostrzyczka. Hola, hola, czekaj. A może ona jest w zamrażalniku? Co ty? Zamrażalnik jest na górze. Ona by się tam nie wdrapała. Dla pewności sprawdźmy tę zamrażalkę. Zamknijmy lodówkę. Uwaga. Czy tutaj w środku będzie nasza siostrzyczka? O rany, jak to jest, słuchajcie, mocno zamknięte. Nie wierzę. Zobaczcie, mnóstwo lodu, a na dole siostrzyczka. Co ty robisz? Wychodź stamtąd i to w tej chwili natychmiast. Będziesz chora, zamarzniesz. O rany, o, nic ci nie jest, chodź się do mnie przytul. O, zimno, zimno, zimno mi w rączki i zimno mi w nóżki, a zimno, zimno. No wiesz, chowanie się do zamrażalnika nie było dobrym pomysłem. Będziesz teraz chora. O nie, 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 żadna choroba. Ja się zaraz tym zajmę. Poczekaj, przyniosę ci ciepły kocyk. Zaraz poczujesz się o wiele lepiej. O, przytulę cię, owinę i zaraz się rozgrzejesz. Będę cię przytulać z całej siły. O, chyba już lepiej. Chyba już rączki i nóżki ci się rozgrzały. Głodna. Teraz jestem bardzo głodna. Burczy mi w brzuszku. Długo siedziałam w zamrażalniku. Ojej, a ja widziałam, że wy macie pustą lodówkę. Nic tam nie ma. Chyba twoja siostra niczego dla ciebie nie przyrządzi. O nie, nie, nie. Ja dla mojej siostry zrobię wszystko. Na co masz ochotę? Co byś zjadła? Co by ci poprawiło humor? Pizza! Pizzę chcę zjeść z mnóstwem sera i z mnóstwem sosu pomidorowego. W takim razie dla mojej kochanej siostrzyczki zrobię przepyszną pizzę.
O rany, ale ty jesteś fantastyczną starszą siostrą. Aż mnie też nabrała ochota na pizzę. W takim razie ty też dostaniesz pizzę. Idźcie do salonu, poczekajcie. Zaraz przyjdę z przepyszną pizzą. Drożdże, mąka, zagniatam ciasto, sos pomidorowy. No i moja siostra lubi dużo sera, więc wrzucę tutaj podwójną porcję. O, ciasteczka w słoiku. Je dostaną dziewczyny na deser. Chyba, że wolą kanapkę z czekoladą. Zobaczcie, w piekarniku. Ale pizza wygląda apetycznie, aż ser z niej ścieka. Muszę się odsunąć, bo piekarnik jest bardzo gorący. Jeszcze chwilka i zaraz będzie pizza gotowa. Pizza, pizza, am. Siostra, dawaj tę pizzę szybko. Nie pośpieszaj tak, siostry. Na pewno bardzo się stara, aby pizza wyszła idealnie. Zaraz dostaniesz swoje przepyszne jedzonko. Proszę nie krzyczeć, proszę nie marudzić. Pizza już jest gotowa. Kto zamawiał przepyszną pizzę z podwójnym serem? Proszę dziewczyny, oto dla was pizza. Życzę wam smacznego. Mniam, mniam, najpyszniejsza pizza na całym świecie, pycha! Och, faktycznie, pizza dzisiaj mi wyszła wyjątkowo dobra. Nie no, ja nie mogę, ty jesteś po prostu idealną siostrą. Widzisz? Twoja mała siostra chyba zasypia. O, nie, 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 jak zasypiasz, to zapraszam do sypialni. U góry, w pokoju, gdzie śpimy, mam nową kołyskę dla mojej siostrzyczki. Ładna, prawda? Z wielką kokardą, ze śliczną poduszką. No i naprawdę się kołyszę na boki. Moja siostra uwielbia tutaj spać. Wystarczy ją tylko położyć, lekko pobujać, a już zaraz zamyka oczy. Można jeszcze ją troszeczkę przykryć kołderką albo tak z boku tutaj ułożyć. Na pewno będzie jej o wiele milej. Śpi, śpi, moja mała kochana siostrzyczko, śpi, śpi, zaśnij już. Były sobie kotki dwa. Cicho, siostra chyba zasnęła. Więc ją zostawię i zejdę do mojej przyjaciółki. Już jestem, posuń się. Muszę też odpocząć trochę na tej kanapie. O, jestem mega zmęczona. Cały dzień był bardzo długi. Nie ma co się dziwić. Musisz robić tyle rzeczy dla swojej kochanej małej siostrzyczki. O tak, masz rację. Ale nie zapomnij, że muszę jeszcze się opiekować moim słodkim kotkiem. Miałaś mi powiedzieć coś ważnego? O co chodzi? W zasadzie miałaś mi to powiedzieć już na początku. Uwaga, uwaga. Chciałabym ogłosić wszystkim, że zgłosiłam cię do konkursu. O rany, co ty wymyśliłaś? Do jakiego konkursu? Nie mów, że będę musiała gotować. Zgłosiłam cię dokładnie do konkursu na najlepszą starszą siostrę. Na początku myślałam, że będziesz zła, że sobie nie poradzisz, ale po dzisiejszym dniu widzę, że ty na pewno wygrasz ten konkurs. O jacie! Dzięki wielkie! W ogóle nie miałam pojęcia, że taki konkurs istnieje. Ja po prostu bardzo kocham swoją siostrę. Myślę, że wszyscy kochają swoje rodzeństwo. A wy? Macie siostrę albo brata? Młodszego lub starszego? Napiszcie to koniecznie na dole w komentarzu. Widzę, że jesteś bardzo zmęczona. Pozwól, że teraz ja chwilę zajmę się twoją młodszą siostrą. Sprawdzę, czy się nie obudziła, a ty idź się wyspać. O, na pewno ci się to przyda. Kochani, jeżeli spodobało wam się spotkanie z laleczkami LOL Surprise, to koniecznie zostawcie kciuki do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam was. Pa, pa!